Yo, człowieki, z tej strony Bury i witam w kolejnym odcinku z gry Gothic 2 Noc Kruka z modyfikacją The Returning. Co ja robiłem w ogóle, słuchajcie? Co ja robiłem? Galahadem gadałem, tak? Tak, i chyba na tym się skończyło. Weźmy jeszcze zadania od Ignaza w sumie. Poziomu trochę. Burzę kupiłem. Tak, już wiem, co chciałem robić, dobra. Czemu ta gra tak laguje na start? Niczego już nie. Albo z Ignazem kiedy indziej pogadamy, chodźmy od razu do bandytów, wcisnąć ich w pizdu. Czy ja się dowiedziałam w ogóle, jak się nazywa przywódca? Nie, chyba nie. To nas tam nie wpuszczą bezpiecznie. Będzie trzeba pójść do tego. Do skipa. Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. No niczego nie potrafi do siebie. No ham prostak, no. Niczego, no. Ej, ja w sumie mogę teraz kimać w nieskończoność i zbierać hajsy. Doprawdy? Trzeba uważać na to, co się mówi. Sam by na to nie wpadł. Dobra, skipcio. Tak jakby brakowało. W sumie warto pogadać to ze skipem, bo później jak powiemy Grogowi, gdzie jest skip, to wiecie. To jest expik. Znaczy tak się pokazuje hajs, ale chodzi o expik. Bo expik w RPG-ach jak hajs, na tle lepiej. Napije się. Nadjeżdża moja kamera, nagrywa mój ryj, a nie na przykład tylko bark jeden. Nie no, zapiszę przed starciem z tym przeciwnikiem, to zapiszę grę. Zdecydowanie żółwie wydają taki odgłos właśnie przy śmierci. Prawie dobrze to zagrałem, wiem. Tam był goblin ostatnimi czasy, goblin. Where are you? Może tylko na rzeźniku jest ten goblin, żebyśmy dostali w pierdziel do małego zielonego skrzata. Chyba i owszem, co to mamy? Rdest polny. Rzeczywiście, wygląda tak jak pole. A nie! Come on, Wieździro. Co ja powinienem go z łuku na strzała zdjąć, ale wzięło mnie na ambicje. I w pojedynku takim bardziej uczciwym, jeden na jeden, chciałem się zmierzyć. Tam jest drugi żółw. Czułam zagrożenie. On jest pewnie odporny na strzały, bo ma tą skrupę. Jedna bestia mniej! Ej, prawie dobrze to zagrałem, słuchajcie, mogłem podkładać głos w Gothicu. Jakby ktoś robił jakąś modyfikację, potrzebował kogoś w adabingu, to ja się zgłaszam. Znowu jedno z tych przeklętych. Kuźwa, fajnie by było się powiedzieć coś takiego. Podkładać głos, mieć kuźwa scenariusz i trzeba powiedzieć. Teraz powiedz to, a wy powiecie tak jak ten. Jak Wiedźminie jeden zawsze to lubiłem. Jak wiecie, Wiedźmi 1 kończycie pierwszy rozdział i was strażniki strażnicy was otaczają, bo Mikul was sprzedał i Geralt rzuca broń i mówi: skurwysyny. On tak to robi, kuźwa dobrze. Takie coś mógłbym podkładać. Dobra, pedale. No, nareszcie jesteś! Czekam już od chwileczkę. Nie, gdzie jest Baltr? Kim jest? Nie mam pojęcia, czemu miałoby cię to ob... Kto? Nie mów, że nie słyszałeś o skipie! Skąd ty się w ogóle... Jestem najbardziej poszukiwanym w Korinis przestępcą. Ja i moi chłop... Musiałeś... A powinienem cię znać? A powinien... Uważaj, co mówisz, chłopcze, bo znasz skipa tylko z dobrej strony. Baltram? Myślisz, że jesteś cholernie sprytny? No, trochę tak, co? No nie przecież powiem, że nie. Mówiłem. Nie? Wygląda na to, że ten przeklęty handlarzyna zapomniał. Ech, jak ja bym chciał, żeby jeszcze raz wpadł mi w... Skąd? Ej, słuchaliśmy tego, znaczy tego tekstu wcześniej. To teraz olejemy to. Dobra, tutaj nie możemy otworzyć skrzyni na razie, ale możemy wziąć to. 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 I to. No jeszcze to. Proszę was, ale lód.
Mleko, woda, chleb, jabłko. Boż. No jak wygrać z rakiem? No posmażymy sobie mięso. Co? Ale bajer! Mogę sobie rybę posmażyć nawet. A pamiętacie, że jak za pierwszym zupełnie razem myślałem o smażeniu mięcha, to powiedziałem, że nie, że mi się nie chce. Jakbym spróbował, to by się okazało, że to super szybkie. Mam jeszcze jakąś rybę do smażenia? Mam. Czy jeszcze mam jakąś? Będzie czym? Jeszcze nie, jeszcze mam rybę. Czy teraz jeszcze mam rybę? Mam rybę. A nie, już nie mam. Nie powiem po prostu czym. Smażona ryba. Co to będzie za biznes? Smażona ryba. 15 punktów trafień. Ja. A mięcho daje też 15. No to zrobiliśmy sobie zapas jedzenia. No to fajnie. To mi się podoba, szczerze powiedziawszy. Nie będzie trzeba marnować roślin. Może kiedyś się nauczę jednak na najemniku czy na tym świątynnym strażniku. Robić ten teges i będzie kuźla kozacka. Chodziło mi o ten teges, to się kryje pod tym alchemia słowo. Ja lubię mówić szyfrem. Nie! Już myślałem, że nie żyje. Boże. Się trochę zlunkłem. Nie powiem, że nie. Boże, 26 FPS-ów. No, czuję się jak w Guild Warsie, słuchajcie, jak są bossowie. Chodzę z Danielem sobie na bossów. A tam 50 do 100 ludzi, nie? No, jak mam czasami 20-30 FPS-ów, tak. 30 FPS-ów to jest spoko jeszcze, nie? Płynnie chodzi ta gra. Ale zdarzają się, że tyle jest ludzi na tych eventach, na tych bossach, że ja mam 12 FPS-ów. Kuźwa, to się w głowie nie mieści. Ale żeby było lepiej, to ustawiam sobie tego, wymagania grafiki minimalne. Gra wygląda jak gówno i wcale tych FPS-ów więcej nie ma. Jak jest tyle ludzi, to po prostu ta gra już no, nie ma takiej optymalizacji, chyba żeby gra pomieściła tylu graczy w jednym miejscu bez lagów, nie? Wiecie o co kaman. Aż się napiję, bo się zdenerwowałem. On po prostu za dużo gada. Nie powinienem się denerwować. Nie mogę się zajmować wszystkim. To tylko masz w ogóle ciekawego dla mnie. Przepijem się. Przeklęty Kordas czytałem. O kuźwa. Muszę iść. Jak sobie tam chcesz, tak? Ja mam 42 siły. To nie, na razie nie. A trzeba mieć. Miałam 45 chyba musiał na halabardę, tak? Albo 55. Dobra, na razie ten miecz może zostać. Teraz idziemy zapolować. Na bandytów. Ale będzie ekspa, ale level wbije, słuchajcie, to będzie taki level. To w życiu tak levela nie wbiłem, jak teraz wbiję, nie? Jeszcze jak zarobi. Boże. Tak pięknych rzeczy to po prostu. Boję się o tym myśleć, że jest tak piękne. W jednym momencie tyle expa, tyle złota, tyle wszystkiego. Połaszy bandytów, co też jest złote, bo można sprzedać za 41. Ja! Coś pięknego. Ja mam chyba. Ja mam 741 mondy. Jak jestem bogaty. Normalny poziom w teleturningu jest po prostu. Się przyjemnie gra, słuchajcie. Aż się przyjemnie gra w końcu. No, nie wierzyłem, że kiedyś pomyślę sobie, a pogram z chęcią w returninga, na pewno nie będę męczył się 10 razy z jednym wilkiem, nie? A jednak. Ach, ta trawa. W sumie ta trawa wygląda całkiem fajnie. Ten texture pack trochę dodał fajnych rzeczy. Prawie Wiedźmin 3, no nie powiedzmy, nie powiecie, że nie. No w ogóle wychodzi dodatek do Wieśka trzeciego. Ja już to zacząłem nową grę w Wieśku trzecim, czekając na dodatki i to tak wymaksuję maksymalnie, nie? Bo tak to nie miałem wszystkich, na przykład nie zrobiłem wszystkich questów, bo nie wszystkie znalazłem, potem mi się już nie chciało nawet, a teraz pomyślałem, że wymaksuję, nie? Wszystko tak autentycznie tą grę zrobię na pieprzone 100%, nauczę się wszystkich receptur, wszystkie zrobię, wszystko po prostu, no co tam będzie się dało. Skolekcjonuję rysztunki każdej szkoły, nie tylko gryfa, bo tylko gryfa kolekcjonowałem. No mówię wam, no będę jeszcze tym razem nie na drugim najtrudniejszym, a na najtrudniejszym poziomie gram. I dostaję w pizdę od wszystkiego, ale nie tak jak na rzeźniku na szczęście, więc tak, jeszcze da się grać. Ale czasami z 5 gunami to mam taki problem, bo tam Geralt tylko skacze, nie? W ogóle nie zadaje ciosów mieczem, tylko skacze. Robi uniki. Geralt lubi takie rzeczy, no. O, Serafis.
coś pięknego, więcej kondycji. A jak wbiję poziom, to będę się uczył tego walki bronią dwuręczną. Bo jak już się nauczę na wojownika, to będę mógł wygrywać pojedynki z NPC-ami bez większych problemów. Umiejętności na moje, jak będę umiał walczyć na wojownika, to nawet mistrzów będę jakoś składał. Już wtedy dynamika mocno wzrasta. I teraz brakuje czasami tego, że bez nie potrafi szybko zadać ciosu i na przykład sparować, nie? A na wojowniku to już tak płynniej chodzi, nie? Te animacje są lepsze, bardziej zrobione i to działa już wtedy, nie? Na wojowniku jeszcze spoko. Na mieczu jednoręcznym wojownika to już w ogóle spoko. Na dwuręcznym jeszcze ten... Jeszcze czuć tą toporność, nie? Dopiero na mistrzu już naprawdę super. Ale powiem dwuręczna też ma dużo większy zasięg i dużo większe hity, nie? Proszę was. Tak do mnie śmieciu skaczesz ty? No to mu wysadziłem takiego hita, że pewnie się popłakał normalnie. No mocno natchnięty był ten cios. Tyle. 1,50, coś pięknego, łuk 40 obrażeń, proszę was. Dobra, tępe dzidy. Wkraczam zabić was wszystkich. W dupie cię mam, Dexter. No właśnie. Szmato. A mu pocisnąłem. Dzisiaj jest taki agresywny jakiś i ja ci nie mogę. Nie mów, że to nieprawda. Trochę się cykam sam siebie, nie? W ogóle subskrypcja mi uciekła, albo mi się wydaje. Więc nienawidzę was wszystkich. Macie raporta. W ogóle to mnie tutaj zainteresowało to. I chcę tam wskoczyć i wejść wyżej i wyżej. Tu jest na pewno coś do znalezienia. No już myślałem, że tam będzie Uriziel, ale jednak nie. Dobra, Dexterinio. Proszę, rzygam. Na ciebie. Dobra, to znamy ten dialog, jak go przewijam. Wiecie o co chodzi. No i teraz robimy tak i pum. Skoro. Y zaraz zabije wszystkich, zanim ja zdążę wyrzucić moje zaklęcie. Szybko. Miksturka. Co jest? Ja nie mam tyle many na nią. Ile to zabiera? Czemu to nie zabiera 5? 20! Zostawcie go! To nie za ekspie. Nie przewidziałem jednej zmiennej. Mianowicie ilości mojej many. Ale Greg to jest kozak, nie? W 5 rozwala. A ten to chyba skryptem został zabity, bo nie sądzę, żeby coś go uderzyło. Kondycja! Koniec śmieciu! Właśnie dlatego chciałem zwiększyć kondycję. Ale lipa. To trzeba zdobyć kapelusz maga. Trochę się sprawa komplikuje. Bo go nie mam teraz, nie? Nie pomyślałem o tym. Tam jest fajny, tam można rudy pozbierać trochę, a potem z tej rudy się fajnie robi te, miecze i tak dalej. Z magicznej rudy. A to dopiero w 4 rozdziale. Czy tam w 5 nawet. W 4 chyba. To może w 5? Trzeba uważać na to, co się mówi. Wcześniej czy później musiało się tak zdarzyć. W sumie tak, wcześniej czy później. Wszystko jest możliwe. Nie mów, że to nieprawda. Dźwięk co najmniej ktoś chciał mnie bić. Tak jakby to
Nie wiedziałem, że to jest kamienna tabliczka, tak sobie zajrzałem do zgrywu. Kuźwa, no to trzeba kapelusz maga zdobyć, ale żeby taki zdobyć, to muszę mieć te zwoje i muszę się znowu teleportować do Corinis. Nie. Myślałem, że uda się zaskoczyć. To kurde niedobrze, no mogłem zajrzeć, czy 20 na 5. Ale jestem przyzwyczajony do zwykłej nocy kruka, gdzie wszystkie zwoje po prostu zabierają po 5 many i jest fajnie. Jest bardzo przyjemnie wtedy, nie? Tu na szczęście jest ten kapelusz maga, który zwiększa diametralnie many, bo chyba 50, tak? Czy tam 40? Ciekawe, co jest w tym forcie. To mnie interesuje. No pewnie dopiero w 4 rozdziale się dowiem, czy nawet później. Tu jest chyba 7, to może w 7. Zostaw mnie. Nie chcę się z tobą bić. Kuźwa, no spieprzyłem sprawę ludziska. No mogłem spojrzeć, mogłem, ale no nie spojrzałem, no. Musicie mi chyba. What the fuck? Zostaw. Skąd on się nagle wziął tutaj? Halo? Znowu tutaj, jakiś wstyd w ogóle, żal. No powinien, co poradzisz, stary. Mam czymś, co mogę zabić tego zębacza? Nie sądzę. No właśnie, mam nie. Ale sens zdobyłem, fajnie. To jest bardzo przydatny zwój, moim zdaniem. O, teraz chyba mnie zauważył. Dobra, spoko. Jestem bezpieczny, ale zrobię save'a na wszelki. No, spieprzyłem sprawę ludziska. Wiem, przyznaję się bez bicia. Mogłem spojrzeć, czy brakuje mi kuźwa 8 many. 6 tylko w sumie, o kuźwa. 6, czy ja mam... Nie, no nie mam nic na many przecież. Lipa! Lipa. Dobrze, że jesteś Girek, wiesz? A mogłeś powiedzieć o Skipie tobie? Rozumiem, że szukasz niejakie... Cholera wie! Nie... Wiem, gdzie możesz... Naprawdę? Niedaleko stąd. Wygląda na to, że przewodzi groźnej grupie bandy... Haha, tak! To wiedziałem, że zaż... Muszę teraz jedynie zajrzeć do... Znajdę te świ... Ostro, to wiecie, że nigdy mu o to nie powiedziałem? Bez bicia się przyznaję, że przyszedłem tą grę 50 razy i nigdy w życiu nie podszedłem do niego, żeby o tym pogadać? Nigdy. Poważna sprawa, ty. Patrz, jak się Buster stoi, patrz. Zupełnie się zgadza. To żadna tajemnica. Ciekawe, ile trzeba mieć zręczności, żeby Buster zaczął uczyć akrobatyki, bo w nocy kruka po prostu jak się chyba przekraczało próg 20 zręczności, a może mnie nie pamiętam dokładnie, bo rzadko szedłem w zręczność, to się dostawało akrobatykę jako bonus. I było fajnie w sumie. Pamiętam w jedynce akrobatykę często kupowałem, a potem w świątyni świecącego były takie miejsca, że ona tak uprzykrzała życie, były takie kolumny się wysuwały, kojarzycie może? Pod koniec gry. I tam akrobatyką skoczyć to było niewiarygodnie trudne zadanie, bo bez ich zamiast skoczyć metr to leciał 15, bo musiał jak jaguar lecieć na pysk. No taki bez jest, no nie powiem, że nie jest. No a co zrobicie, jak nic nie zrobicie, panowie i panie? No. Kupię od razu odtrutkę. Nawet 3. Ponieważ... Losowy efekt, który jest jako ta pułapka w tych grobowcach, to jest najczęściej zatrucie. Albo te szkielety. Jak szkielety, to zginiemy, wczytamy grę i będziemy wczytać, jak długo to będzie zatrucie. Czyli damy się zatruć, albo kupię jedną i wszystkie po kolei oblecę. To też jest niegłupie. Kupię 2 tak na wszelki. O, to będzie dobre. 2 takie... Dobre pomysł jest. Ja się zgadzam. Bury confirmed.
Ile ja w ogóle już zmarnowałem, zmitężyłem czasu? Boże, 20 minut, jak jestem słaby. Przychodzi ludzkie pojęcie. Zrobię save'a game'a. Dzisiaj 50 level w Evil Wars, się czujecie? 50 już. Ważna sprawa. A na 50 są fajne itemy. I muszę kupić sepełną wersję gry. Kupię sepełną wersję gry Evil Warsa, wiecie? Strasznie mi się podoba ten RPG MMO. Mówię, ludziska, chcecie grać w jakiegoś MMO-sa za darmo, to grajcie w Evil Warsa Kozacki, dołączajcie do naszej gildii. Ogólnie ogarnęliśmy już z Danielem, że będzie można handlować normalnie między sobą w gildii. Czyli jak będziecie grali z kumplem, a nie będziecie mieli dla niego item, nie będziecie mieli jak dać. Tak, dołączycie do naszej gildii, tu udostępnimy wam magazyn gildii i tam po prostu wsadzicie, on wyjmie i tyle. Co będą zadowoleni, nie? Zuris, ja do Zurisa idę, Mayday. Tak uczynił. Zuris głupczą. Ja potrzebuję zniszczenia ożywieńców. To jest otrutka? Nie. Otrutkę ma na pewno Konstantino. Jestem ślepy. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6 chyba. 6 albo 5 wystarczy, dobra. Nieważne. Niczego zatrzymać dla siebie. Niczego nie potrafię zatrzymać dla siebie. No ham prostek, no. Kto opowiada takie rzeczy? I pracuje niemal przez cały dzień. Nie wierzę w to. Ktoś musi pracować. Nie wierzę w to. To już trzeci raz nie wierzę w ciągu jednego dialogu, nie? Lepiej by było, gdyby się przymknął. Nie wierzę w to. Zawsze to powtarzałam. A będzie jeszcze gorzej. Nic tu nie ma. Teraz każdy już o tym. No co za biedne muszle? Kwarcyt? Komu tego nie powtarzaj? Ostryga. Ostryga. Siarka. Nie mów. Siarka. Niczego zatrzymać dla siebie. Lepiej by było, gdybyś. Ostryga. Niczego zatrzymać dla siebie. Teraz każdy już o tym wie. To tak niespecjalnie trochę w sumie. Teraz każdy. Teraz już. Słuchajcie, teraz to już każdy, no powiedzmy sobie szczerze. Dialogi. W Wiedźminie trzecim to czasami fajnie przystanąć, posłuchać dialogów, ale w Gothicu to można było oszaleć trochę, nie? Ale tam, nie wierzę w to. Ktoś Adanos, musi pracować. Uciekał, jakby gonił go sam Beliar. Nie wierzę w to. Hej, ty. Ty, pohandlujmy. Raz, dwa. Masz szczęście. Cieszę się życiem. Pamiętacie, jak się cieszyłem, że mam 750 sztuk złota? To jest przeszłość. A z morza wyłonił się ląd, a na lądzie powstało wszystko, co żywe. Rośliny i zwierzęta. I tak liczy się tylko siła. Więc nie mów mi takich rzeczy. A na samym doprawdy? To interesujące. Zawsze to powtarzałem. Nie wierzę. Nie wierzę. Nie wierzę. Powiem wam historię. Siedzę sobie wczoraj na kompie i nagle wąsu do mnie pisze, nie? I mówi, Bury, mam super pomysł. A ja no dawaj, dawaj. On mówi, ubierzemy się w szlafroki, będziemy chodzić po mieście i mówić, że to my stworzyliśmy magiczną barierę. Czujecie to? To trzeba się nudzić. Siedzicie w domu i nie wiecie, co zrobić z życiem, to piszecie do kumpla. I z takim pomysłem wyskakujecie. To jest, wąsu to jednak przykład dobrego przyjaciela jest, nie? Dobra. Głupio żywieńce. Poznacie moc mojej magii! Kurwa no. No nie mam many, no. To jest porażka jakaś. O, ja ci zapisałem grę. Zapisałem. Chyba tutaj, gdzie powinienem. Chyba nie jestem konkretnym kredynem. Mam hajs, nie mam hajsu, czyli dobrze zapisałem. Dobra, teraz poznają moc mojej magii dopiero. Co, już mnie stać?
Easy. Easy, easy, GG, easy, easy, easy. Miętkie gówna, nie przeciwnicy, tyle wam powiem, ludziska. Tu ogniste ziela, ogniste korzenie, proszę was. Szermierz Azub Ucar. Graf von Lazarcien Galburga. Hrabia Anieb z Walfeidardem. Baron Simbus. Strażnik honorowy Utar Seranis. Szermierz Dietmar Ucar. Ciekawe, co to jest. Mana, please. No bez jaj, no. No bez jaj. Wstyd. Wstyd. No na zaraz pozbieram te fanty w sumie. Najpierw wybiję zombie. Dobra. Martwe ciało. Czy ciało to tak jakby zawsze jest martwe, jak się to podnosi, nie? Trudno znaleźć żywą rękę na ziemi, nie? Otrute, dobra. Save'ujemy game'a, bo otrucie mi się nawet podoba, szczerze. Drugi raz otruty. Też mi się w sumie podoba. Bo zejdzie na jedną odtrutkę. I ostatni raz odtruty. Super. No i easy, rzekłbym. Easy. Aż się napijem, żeby swój triumf wydatnić. Dawać mi kapelusik. Ona nam przed bronią i... no, w sumie spoko. No zajebiście, no ogólnie. Podejrzewam, że chodzi o to, że kapelusz maga może założyć tylko i wyłącznie mag, tak? Czy dobrze myślę? A i owszem. Ja pierdzielę, no. No. To niech zostanie w ekwipunku, no. Albo mi powiedzcie, czy nie spełniam jakichś wymagań, może muszę mieć ileś many, żeby móc to założyć, żeby mnie nie spopieliło. Napiszcie mi w komentarzu, bo wy się znacie. Stecek, nie wiem, ktokolwiek. Biedro recenzje, jeśli dobrze pamiętam wasze nicknamy. Przepraszam, ostatniego nie pamiętam. Ten, co mnie pytał ostatnio o to, jaki mam system Windows. Przepraszam, że nie znam twojego niku, ale ty też się orientujesz w tych sprawach. Wszyscy wy napiszcie mi na nas najlepiej. Kłóczcie się i dajcie mi rozwiązanie tej mojej zagwozdki. Czemu ja nie mogę założyć tego hełmu, znaczy tego kapelusza? I chyba z tym niezwykle interesującym pytaniem, a i owszem, zostawię was, żebyście to przemyśleli w domu i napisali mi. Bury, nie wiemy, bo możliwe, że nie wiecie, ale jak wiecie, to mi napiszcie i czy muszę zostać magiem, bo jeśli tak, to szkoda, to znowu będę jakieś inne. Dobra, ludziska, no to z tej strony wszystko. Życzę wam miłego dnia i do usłyszenia. Eldo Presidente PCO.